Przecież to ja pół dnia na ciebie czekam. Słuchaj, zejdź ze mnie. Nie pamiętam, kiedy ostatnio wlazłem. A ja się nie mogę doczekać, jak się w końcu walnę na plaży. Żeby znaleźć miejsce na plaży, trzeba wstać o 3 w nocy. O, to się nie będziesz kładł. No, pakuj. Ale jak to wszystko? No same najpotrzebniejsze rzeczy. Przecież my jedziemy tylko na weekend. O matko, butów zapomniałam. Ja pierdziu, jeszcze buty sobie wymyśliła. W takim momencie człowiek przygotuje. Co ty wzięłaś? Wszystkie buty, jakie w domu masz? Tylko sandałki. No pakuj no. To się tutaj nie zmieści. Słuchaj, nie wracaj do tej dyskusji o samochodzie. Już o tym rozmawialiśmy, tak? Ja chciałam minivana, a ty chciałeś sportowy. Idźmy na kompromis, mówiłeś. I co, i co? I kupiłeś Matiza. No to pakuj teraz. Święta Andrzej. Cało Andrzej. Ale co to za imię jest, Andrzej? Co to słowo oznacza? Nie mogę z tym poradzić, naprawdę. Nie jem, nie śpię. Odcina mi chodzenie, naprawdę. Siedzę i się tego zastanawiam, co to znaczy Andrzej, naprawdę. Naprawdę, czy dziś jakiś poważny mężczyzna mógłby mieć na imię Andrzej? Nie, nie. Andrzej to nie jest imię. Andrzej to styl życia. Jedź. A mnie do której walizki spakowałaś? A to ty nie pakowałeś się sam? No przecież zawsze ty mnie pakowałaś. No patrz, siadł mi tryb. Pakuj Andrzeja. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę. To jest moje? Jedne majtki, jedna koszulka. Na 3 dni? A w domu ci starcza na tydzień. Jedź. Święta. Andrzej, a czy poznajesz tę piosenkę? Andrzej, to jest nasza piosenka, pamiętasz? Myśmy się przy tej piosence Andrzej poznali. O matko Andrzej, o matko Andrzej, jaki ty byłeś wtedy, jaki ty byłeś wtedy. Fura, fryzura, muskulatura, a teraz to tylko dziadura. Matko Andrzej, a jak ty za mną łaziłeś, Andrzej? Ty za mną łaziłeś jak pies. Całą zawodówkę, całą zawodówkę. Bite 8 lat. Andrzej, ja pamiętasz, jak mnie wzięłeś pod namiot, Andrzej, pamiętasz? Jak sobie pojechaliśmy pod namiot, to tylko ja, ty i namiot, Andrzej, pamiętasz, jak myśmy sobie pojechali pod namiot i tak naprawdę tak rozkładałeś ten namiot, naprawdę, ty byłeś tak, brałeś te śledzie z gór, tak, że się rozkładał ten namiot. Dwuosobowy z tropiczkiem, a tych śledzi chyba ze 150. Jak ty żeś to obsługiwał, te ławice, Andrzej? Żeś brał po kolei każdą i sprzykuca, i sprzykuca, i sprzykuca, naprawdę, żeś jak He-Man. Otworzyłeś drzwi i mówisz, właź, wlazłam. Mówisz się, kładź, ty się położyłam, Andrzej. Naprawdę, jeśli tak położyłam, tak na mnie paczałeś. Andrzej, jakie ty miałeś na mnie paczowanie. Co, Andrzej, jaki ty byłeś taki fajny, taki spięty, przejęty. Andrzej, jaki ty byłeś wtedy sztywny. Jak już nigdy później. Andrzeja, pamiętasz, co się wtedy między nami stało, wydarzyło pierwszy raz, Andrzej, wtedy między nami, pamiętasz, wtedy tam?
Andrzej, pamiętasz? W tym namiocie, Andrzej, pamiętasz? Co się stało, co miało miejsce, coś takiego naprawdę bardzo ważnego. Andrzej, ja cię naprawdę naprowadzam, już naprawdę cię naprowadzam. Pamiętasz, co się wtedy stało, Andrzej? To było, myślę, wiesz, ja ci jeszcze podpowiem w ten sposób, Andrzej, że naprawdę to wytyczyło pewien styl temu związkowi, Andrzej. Wiesz, ci powiem, że to był taki kamień węgielny pod te relacje. Myślę, wiesz co, od tamtego momentu naprawdę moje życie nie jest takie samo już, Andrzej. Naprawdę, Andrzej, pamiętasz? Ja cię pytam, a tu widzę, że jakiś taki bez odbioru jest, Andrzej. A ja ci mówię, a ja cię pytam, a ja cię szczerze pytam, bo ja naprawdę chcę wiedzieć, Andrzej, czy ty pamiętasz, co się wtedy stało, co miało miejsce, Andrzej, naprawdę ja tobie zadaję pytanie, szczerze ci zadaję od serca, czy ty pamiętasz, co się wtedy, Andrzej, stało, naprawdę, czy ty pamiętasz, Andrzej, czy pamiętasz? Andrzej, Andrzej, pamiętasz, co się wtedy stało między nami pierwszy raz, Andrzej, pamiętasz, pamiętasz? Nie. Puściłeś przy mnie bąka. I wiesz co, Andrzej? I ja z tego namiotu nie wyszłam! Andrzej, jak się dzieją takie rzeczy? To jest miłość, wiesz? A mi się teraz musiało przypomnieć. A już tak było dobrze. Tyle lat minęło. Już można było zapomnieć te traumy. Naprawdę, Andrzej. Ojeny, dobrze tam. A czy czego nie jedziemy? Korek jest. Obić go. Nie da się ominąć korka na autostradzie. To jaki debil autostradą nad morze jedzie? Przecież są jeszcze inne drogi, takie żółte, czerwone, ale oczywiście nie, bo Andrzej wybiera swoją drogę. Co, wiesz co, wiesz co? Jak ty byś w 1939 roku dowodził niemieckimi wojskami, to by wojny nie było. Dlaczego? Bo byś na granicy w korku stał! Nie no, oczywiście ja bym mogła służyć dobrą radą, tak naprawdę, ja bym mogła cokolwiek podpowiedzieć, ale gdzie ty byś mnie posłuchał, ty byś mnie posłuchał, gdzie ty byś mnie posłuchał? Ja bym tutaj sama mogła wziąć, naprawdę, Andrzej, wziąć, położyć, umrzeć, ty byś tego w ogóle nawet nie zauważył, a mamusia miała rację, że ty jakiś taki przygłupawy jesteś. Naprawdę. Ale ja tego nie widziałam, bo ja byłam wpatrzona jak ciele namalowane wrota i tylko Andrzej, 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 naprawdę. Dopiero teraz widzę, że ty rys jakiś taki debilny. I no kto normalnie nad morze autostradą jedzie? No to ile nam zostało do tych bramek? 5 godzin. Ale mi wakacje załatwiłeś? All in Andrzej Clusive. Wiesz co? A ja mogłam wyjść za tego Pawła, wiesz? O, on by mnie nad morze powiózł jak królowę. A co on takiego ma, czego ja nie mam? Pandę w gazie! Halo, mamusiu? Gdzie jesteśmy? A gdzie ja mogę być z Andrzejem? Nie, mamusiu, nie ciesz się, nie w Kostnicy. W korku stoimy. Ale oczywiście, dzwoń kiedy chcesz, oczywiście. Buźki pa, buźki pa. Za jakie grzechy? Ja się ciebie pytam, za jakie grzechy? Przecież ci mówiłem, w ogóle nie, że... nie odzywaj się w ogóle, nie mów do mnie teraz! Andrzej, ale ja mam dość! Ja mam dość. Ale ja nie muszę naprawdę, Andrzej, tylko wszystkiego znosić. Tych ciąg hobelk, tych awantur z twojej strony. Przecież to stawia jakieś pretensje. Ja nie mogę 5 centalów znaleźć, Andrzej, naprawdę. Tylko chodzisz za mną i siapiesz, i siapiesz, i siapiesz, naprawdę. I stosujesz na mnie przemoc psychofizyczną, psychoaktywną, psychotropową, psychomaniakalno-depresyjną, psychokulinarną, naprawdę wszystko, naprawdę. Ja mam już wszystkiego podziurki w nosie na to wszystko, Andrzej, ja po prostu nie mogę już tego wszystkiego zmieść, że na początku ty wszystko jeszcze tylko gadasz i 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 gadasz. A ja biedna do głosu dojść nie mogę! Naprawdę.
Nie, ale prawda, że ja już mam tego dość. Ja się z tobą rozwiodę. Ja nie chcę cię znać. Nie chcę cię znać. Nie chcę. A. Kim pan jest? No jak? Nie znam pana. Wy pan stąd wyjdzie. Gdzie? W korku? Idź sobie pobiegaj między samochodami, jak cię nosi. Andrzej Korek Pendolino. Nie no, Andrzej, no zrób coś, no. Nie podnoś na mnie głosu. Trudny mam żywot, trudny mam żywot. Halo. Kto? Jaka Agnieszka? A, Agnieszka. Cześć, Agnieszka, cześć, kochana. I, wiesz co, bardzo chętnie, ale właśnie sobie z mężem nad morze jadę. Mam męża. A wiesz, jakoś tak się głupio z dziewczynami po pijaku założyłam. Która z nas wyrwie większą sierotę i patrz, wygrałam! Oczywiście, kochana, oczywiście. Jak wrócę, to oczywiście. Tak, pa. Andrzeja, może chcesz kanapeczkę ci dać? Ci taką pyszną kanapeczkę zrobiłam. Popatrz po prostu, żebyś sobie tutaj jechał, żebyś mi nie zemdlał, żebyś mi tutaj naprawdę tym czołem nie wyrżnął. O, te kierownicy naprawdę. Andrzej, ty masz takie zwaliste te czoło. Przecież jak ten czerep tutaj się osunie, to co ja zrobię? To jest po prostu aż niemożliwością. Ja bym ci powinna wcześniej taką siatkę na łeb założyć, żeby ci to po prostu nie poodpadało, jak te skalniaczki. A ja cię zrobiłam taką, jak lubisz, z martadelą, z metką, z łososia, taką, gdzie dużo zielonego, dużo zielonego i czerwonego. Ci dam, patrz jaki sezam. Wielgaśny z Lidla. Ci środek wydrążyłam, sama zeżarłam suchy środek, żeby tobie napchać. Sądzi tak na ciebie patrzy, to ja się wcale nie dziwię, że ty od małpy pochodzisz. No i dziwnie my. Andrzej, ci kronkę zrobiłam, patrz. Specjalnie dla ciebie, jedz kronaczkę, jedz. A słyszysz, jak ona błaga? Andrzejku, zjedz mnie, please. Żyj mnie. Się w łóżku układa? A skąd ja mam wiedzieć, jak on w garażu śpi? No nie mam pojęcia bladego, co ty mnie pytasz tak. Czekaj. No nie, no pewnie! To my sobie na urlop jedziemy. To my sobie samochodkiem fajnie po małżeńsku rozmawiamy, a ten cały czas na telefonie wisi. Tak, słucham. Tak, przy telefonie. Tak, Andrzej, no. A mógłbyś troszeczkę głośniej? Żebym słyszała? Halo, co? RMF? O, to się nie spodziewałem, to... Nie. Nie chcę 15 tysięcy. Wolę safe numer 7. No. Andrzej, pieniądze bierz. No to chyba głupi jesteś, to przecież bierz pieniądze. No. Przecież ty nie leży na ziemi, to z nieba nie spada, Andrzej. 15 tysięcy ty w życiu nie zarobisz takich pieniędzy, Andrzej. No przecież nie bądź głupi, bierz pieniądze, ci mówię, bierz pieniądze. Tak, ostatecznie wybieram safe numer 7. Co? Wygrałem 500 tysięcy? Super, no, na co wydam te pieniądze, to zastanowię się. Nie, Andrzej, nie. Ty jednak nie bierz tych pieniędzy, Andrzej. Ale... Nie, to są za duże pieniądze.
To są za duże pieniądze, Andrzej i Andrzej. Oni nas okradną. Oni mnie porwią dla okupu. Andrzej, Andrzej, oni ciebie unieszczęśliwią, zabierając ci w nieszczęście twoje jedyne, Andrzej. Ty nie wiesz tych pieniędzy. Halo? Ja ci mówię naprawdę, ty nie wiesz tych pieniędzy. Halo? Nie wiesz tych pieniędzy, halo? Nie wiesz! Halo? Nie, nie, już jestem sam. Tylko jakaś suka ujada. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Proszę państwa. Witam na drugiej części koncertu 100 twarzy Buby, czyli podróż komika. Proszę państwa, w sumie smutna uroczystość, bo żegnamy dzisiaj naszego... Ja wiem. Pani Janino, pani Janino, pani Janino, nie teraz, to jeszcze nie jest koniec. Ja wiem, pani Janino, to nie jest koniec jeszcze, dobrze? Na drugiej, dobrze? To jest druga część, ale na końcu. Na końcu, pani Janino, później, później, później. Później, tak. Dobrze, bardzo państwa przepraszam, to były płaczki, które wynająłem dla Michała. W końcu wejdą dobrze, obiecuję, naprawdę. Oprócz tego mamy jeszcze, proszę państwa, sponsora, mamy kalendarz. Zobaczmy tak naprawdę. O, proszę państwa, niech państwo zobaczą. Tak wygląda normalny członek kabaretu, tak? To jest zdjęcie Michała. Tu jest przyłapany w pozycji infraganti. Proszę państwa, to jest od roku 2015, już byliśmy w składzie trzyosobowym. O, już z Basią, proszę bardzo. Tak się prezentowaliśmy, już była większa siła. Proszę bardzo. Weszliśmy rzeczywiście w jakieś sceny rozbierane, już było naprawdę dobrze. I wtedy, proszę państwa, powstał ostatni sketch z Bubą, czyli małżeńskie podanie. I teraz właśnie dla państwa ten sketch zagramy. Proszę bardzo. Dzięki. Japońskie zapasy na 4 litery. Ryżu. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Podanie mam. Czego dotyczy podanie? Wieczornej delegacji. Podasz podanie. No niepełne jest. Gdzie? To, to i to. Aneta, czy my naprawdę musimy przez to przechodzić? Ty nie możesz w domu zachowywać się jak w pracy. A skąd ty wiesz, jak się człowiek w pracy zachowuje, jak ty w żadnej pracy nigdy nie byłeś? Aneta, to nie jest normalne, że ja żonie podanie składam. A, ciekawe. Tak. A jest normalne, że się wychodzi z domu na godzinę, a wraca po dwóch dniach? A jest normalne, że z wesela mojej siostry wróciłeś w sukni panny młodej? A jest normalne, że poszedłeś na pasterkę i przywiozła cię policja nagiego? Bo żeś się kąpał w fontannie w grudniu, gdzie nie było ani jednej kropli wody. To jest normalne? Posłuchaj, nie pozwolę się zastraszać, dobrze? To, że jesteś sparring partnerką Jany Jędrzejczyk, nie znaczy, że ciebie boję. Koniec z tym, wstaję z kolan. Dobrze, Aneta, dobrze. Spokojnie. Maruś, co? No co ty? Co? No żartowałam. No nie, co? Poważnie? No pewno, że serio? Tak. No tak, no chodź, daj na zgodę. No się dałem nabrać. No chodź, daj na zgodę. Tak? No pewno, dobra. Że tak. Ała! Ała! O Jezu! Odklepałem, Aneta, odklepałem! Myślałam, że mi grzybki spadną. Kurde, moja ulubiona ręka. Dobrze, jeszcze będzie dobrze. Dobrze. Ojejku. To co, naprawdę? Gdzie mam uzupełnić, co? No to... No, no, o której wrócisz? No, o 11. Nie ze mną te numery. O 11 czy o 23? Kurde. No o 23. To wpisz 22. Dlaczego?
Bo jak wpiszesz 23, to wrócisz o 24. A jak wpiszesz 22, to wrócisz o 23, czyli tak, jak powinieneś wrócić. Naprawdę nie da się nic zrobić w mojej sprawie, co? No, wiesz, Maruś, no. Jak petent przychodzi i chce coś u mnie w urzędzie załatwić, no to przynosi mi jakieś czekoladki albo koniaczek. No tak, ale kurde, nie mam kasy, bezrobotny jestem. No właśnie, to ty idź do roboty. No ale do jakiej? Ja nie wiem, no. Wstydu nie masz. To albo porno, albo polityka. Ale ta, naprawdę tylko tyle dla ciebie jestem wart? Wiesz co, Maruś? Co? Jak ty chcesz wiedzieć, ile jesteś wart, no, to słuchaj. No. Ty idź do sklepu. No. Połóż głowę na wadze. Tak. I wciśnij burak. A kto to? Co to tam? Kogo to diabli niesie? To do mnie. W sprawie pracy. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Uhuhu. I ja cię znowu. Raz, dwa, trzy. Tup, tup, tup. Eusebiusz Lucyferowicz. A. Ja pitole. Co? Nie no, Marek, ja wiedziałam, że jesteś zdesperowany, ale żeby aż tak? Aneta, ty ignorantko, pan Eusebiusz jest super sales managerem w bardzo znanej firmie kosmetycznej. I tak naprawdę jestem super ekstra tratatata super managerem w tej firmie. Dokładnie tak, tak jest, no. Tak, i dobrze. Mów mi Ebu, Eba. Tak. Dobrze, panie Buba. A nie Buba, nie Buba. Buba. Tak jest piękny. Dobrze, panie Ebu, Eba. Słuchajcie, więc ty chcesz nieść ukojenie zmęczonym twarzą, dłonią, nogą, dekoldą i pupą? Tak naprawdę to bym się chciał wyspecjalizować w tych dwóch ostatnich. Marek! Przestań. Jak się nauczysz chociaż połowy tego, co mam ci do zaoferowania, będziesz miał do nich dostęp nieograniczony. Mistrzu, prowadź. Marek! Kto to jest? Huba, pasożyt z rodziny żonowatych. Chciałbym panią wykorzystać. O, no nareszcie. To będzie nasza modelka. Co ona? Twarz ma tak zniszczoną, że efekty będzie widać natychmiast. A, okej. Okay. Mareczku, ja stanę tutaj. Gdzie? Tu. Powiem, że tak się czuję odrobinę niekomfortowo. Ja rozumiem, bo dla nas ugierów sprzedaż kosmetyków to jest coś niekomfortowego na początku, no tak, ale spokojnie. Będzie dobrze, mój ogierze. Spokojna dobrze. Twoja rozczochrana. Będę ci szeptał do łóżka, co masz robić, dobrze, tak? Dobrze. Okay. Albo nie. Dobrze. Na początek, Marek, zaczynamy. Dobrze, Mareczku, nie ma co tutaj tego. Na początek zmywamy makijaż. A nie, bądź neandertalczykiem. Weź tutaj to. Tym, tak? Tak, tym. Dobra. Tak, weź to. Okej, okay, dobrze. Bach, no, okej. Okej, dobra. To jest jak archeologia, trzeba dojść do pierwszej warstwy. Aha. Dobrze. Kurde, Aneta, jaka ty brudna byłaś. Dziewczyno, wzięłaś piosną w łóżku, ty się myj, no zobacz, co tu jest, no. Ludzie, no. Dobrze, i do pierwszej warstwy. Teraz, a nie to, no. Teraz krem przeciwzmarszczkowy. No i masz. Nie, trzeba. Oj, trzeba. Oj, trzeba, proszę. Oj, trzeba, Aneta, trzeba. Dobra. W każdą bruzdę wepchnij. Mamy tyle kremu? Mam dwa. Nie, to są grzybki, kuźwa. Kuźwa, że mamy dwa słoiki. Pychaj w bruzdę. Co ja tu mam? O, jest, to jest ważne. Co to jest? Eyeliner. To jest eyeliner? Tak. Ja pierdzielę, taki mały? Jak ten wyla na tym lata? Jak on wszedł takiego małego gówna? Ja pitole, no. I teraz narysuj brwi. Bo kobiety mają taki zwyczaj, że golą se brwi, a później je malują. Sam tego nie rozumiem. Dobra. No i maluj tutaj brwi, okej, okay, dobrze. To może ja je połączę, bo ma tutaj rozdzielone. Tak, bo mogła już się wygolić, to połącz, tak. Okay. O, ty patrz, lepiej wchodzi. Pan, tutaj zrobimy jeszcze takie. Tak, zrób jej Kleopatrę jeszcze. Dobrze, i ten. No ładnie, no. I tu masz szminka, usta. A, usteczka, tak. Wydmij, Aneta, wydmij. Usteczka, tak. Wydmij. Mam konturówkę. To ci zrobię kontura. Ale dookoła, tak. A dookoła? Tak, kurde, dookoła. To ja źle maluję. Dookoła, dobra, tutaj. Dobrze. I uwaga, teraz troszeczkę pudru. I voilà. No kurde, no.
No kurde, tak! Ja się kręcę! Jaka ty teraz do matki jesteś podobna! No niesamowite! Z identyko jesteś, ty! Kurde, jak ci zrobię zdjęcie na Instagrama, to ty do końca życia normalnie nie wykręcisz tego, tak! Idź zobacz! Ty, a najpierw jeszcze kasa. No co? Ty chyba oszalałeś, od żony kasę będziesz brać? No a za co ja ci będę kupować te koniaczki i bombonierki? Dawaj 500. A tu chowasz. No dobra. No. A widzisz. Piękno ją zamroczyło. Tak myślałem. 20% dla mnie. No ale dlaczego? Ja jestem konsultantem, a nie wolontariuszem.